Przybywam, słuchajcie, z siatą zakupów z Rossmana i nie tylko, z piekarni. Jedna bułeczka i tutaj dwa słodycze. Dla Pawła oczywiście. I teraz tak, pasta do zębów Elmex Junior dla Kubusia. Tutaj były na promocji w lepszej cenie te sole i jeśli lubicie kąpać, znaczy brać kąpiel we wannie albo w ogóle macie wannę, to słuchajcie, to jest ekstra. Tak samo czerwone i zielone. Ja co prawda robię sobie kąpiel raz na naprawdę ludzki rok, ale jak robię, to z reguły już dla mnie nie starcza, bo Paweł wszystko wykorzystuje, więc teraz wzięłam po dwie sztuki i mam nadzieję, że uda mi się chociaż na jedną z tych załapać. Teraz mamy tak, kremik do rąk z Nutrogen i wzięłam jakiś taki do rąk i do paznokci. Nie miałam czasu, żeby dzisiaj zrobić paznokcie, a mam w strasznym stanie, więc kupiłam sobie selen i cynk. Kupiłam też witaminę D3, 4000 jednostek. My bierzemy codziennie, a selen i cynk mi się skończył, więc uzupełniłam zapasy. Wzięłam moją różową odżywkę, którą uwielbiam, z Joanny. Wzięłam też dwa opakowania precelków bezglutenowych na gorszy czas. Jak były, i to jeszcze na promocji, były za 10 zł z haczykiem małym, te babeczki cytrynowe, to stwierdziłam, że wzięłam dwie. Jedną mam nadzieję, że się uchowa już na święta, a drugą taką o do kawki. Chyba dzisiaj już sobie otworzę, bo mam taką ochotę na coś takiego słodkiego, a wiecie, że ja mało co mogę, to sobie za chwilę do herbatki zjem kawałek. Worki na śmieci, tak, bo po to też głównie poszłam. Poszłam też po mąkę, która niestety nie była na promocji, więc niestety odżałowałam. Wzięłam chlebek, taki z ziarenkami, no to dlatego, że akurat ten był na promce. Ja zawsze, jeśli kupuję chlebek, to tylko i wyłącznie na promce i wtedy sobie po prostu zjadam takie pyszne kanapeczki. Jak nie ma promocji, to ja nie jem chleba albo jem moje wafle, te kukurydziane. Kupiłam też ten Wonder Mars Eveline podkład, kiedyś go miałam, Cool Beige. Wykończyłam go do cna, czytałam opinię jeszcze na sklepie, bo była wersja z witaminą C, ale ten wiedziałam, że mi się sprawdził, tamten miał takie opinie pół na pół, więc stwierdziłam, że nie ryzykuję, w ogóle kwota, którą zostawiłam, tak, też mi się nie podoba i to kupiłam, ale muszę mówić cicho, bo to kupiłam już na 6 dla jednego osobnika. Słuchajcie, pachnie. Uff. I to będzie po wymrożeniu, że tak powiem, no, w lesie albo gdzieś. Słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Wydaje mi się też na dłuższy czas w łazience, więc mam nadzieję, że zadowolenie będzie. A to taki jakby dodatek zamiast, nie wiem, bombonierki czy czekolady. A teraz to muszę to wszystko rozłożyć. No i oczywiście działam dalej. Miałam ochotę, więc od razu sobie ukroiłam dwa kawałeczki. Jest herbatka z cytryną, z miodem i to pokrzywa. Tutaj ociągał się towarzysz i zrobił i dopiero na wieczorna. A tutaj moja babeczka. Babeczka, to jest właśnie to, co kupiłam. No i popija herbatę. Jeszcze w stroju roboczym. A nie tłumacz się, nie chciało się przebrać, jest wieczór. A teraz siadajmy, zjedzmy i idę się kąpać. Mamy śniadanko, kochani. Tutaj w takiej atmosferze.
I tak, być może zauważyliście, że znowu coś się zmieniło. Jako początek pierwszego tygodnia adwentowego, to tutaj sobie zapaliłam pierwszą świeczkę. Śmiesznie to wygląda, co prawda, że ta pozostała ilość się nie świeci, ale taki był zamysł. Sobotnie ciacho z rodzinką i ze mną. Uzupełniłam. Jest. I sobie poszedł. Zobaczcie wy go. Jeszcze dmucha. Jeszcze nos dmucha bezczelnie normalnie. Byliśmy na zakupach i kupiliśmy mleczka. Dwa mleczka. Teraz ja. O, sokoliki 130 gram dla Kuby. Jak się nazywają? W kształcie piłek. Futbolówki. O, futbolówki. Dwa galarty. I ty chcesz im powiedzieć, ile za to zapłaciliśmy, czy co? Tak. Kupiliśmy tym razem Sofin Complete Care. Wcześniej był Eden. Eden się nie sprawdził. Smaczny wieczór. Tak. To, tak. Topy. Tak, lepsze i tańsze niż oryginały. Niż Niknoksy. Przesuń się, bo chyba mnie nie widać. Pa, widzicie? Nie, chciała, żebym z nią nagrywał, a teraz przesuń się. Dobrze. Ja tutaj chcę. Mleczko słodzone. O, ja chcę to. To mój obiad. I Kubusia. Kuba nie chce lasagne, Kuba pizzę będzie jadł. Okłamała Jezus, was. Jezus, tak niezdrowo. No. Strasznie. Tak, znikam, schowam, tylko jeszcze wam żółty ser, światowy, rycerski pokażę. I ja schowam tą swoją różową torbę, którą zabieram na zakupy. A ja będę jadła mozzarelki małe. Tu, tego nie będę jadła, ale kupiliśmy dwa popcorny. Kupiliśmy też borówki amerykańskie, to... Dla Kuby! Dla Kubusia głównie. A to dla siebie, bo dowiedziałam się przy okazji. Ej, no byłam umalowana! A dla mnie idę sobie. Tam. No ej, no zobacz, no. Grinch. Za gość. Sernik na zimno. I słuchajcie, ja zaraz ukroję kawałek i zjem. Bo właśnie byliśmy w zeszłym tygodniu na imieninach mojej przyjaciółki. I ona też jest bezglutenowcem. I dowiedziałam się, że tu nie ma glutenu, więc mogę jeść, a ja uwielbiam sernik na zimno. Tak. Kupiłam też za namową pewnej znanej youtuberki. I teraz proszę napisać mi w komentarzu, kto kupuje owoce kaki nałogowo. Ja wam powiem później na vlogu, postaram się pamiętać, żeby powiedzieć, czy mi również smakują, bo nigdy ich nie jadłam. Zawsze byłam ciekawa w ogóle, jak się je. Teraz już wiem, jak się je, ale chcę spróbować. I proszę napisać teraz. Nieważne, czy lubicie, czy nie lubicie. Chociaż właśnie teraz powiedziałam coś nielogicznego, bo gdybyście jej nie lubili, przynajmniej tak zakładam, to byście jej nie oglądali. Więc jeśli wiecie, o kim mówię, to znaczy, że ją lubicie oglądać. Bułeczka poranna jedna i dwie bułeczki z ziarnem, oczywiście pieczywo Pawła. Jogurty, jogurt naturalny, zwykły, właśnie dla Kubusia do pizzy, żeby zrobić sosik czosnkowy. I kupiłam sobie, ponieważ kiedyś lubiłam jeść koko jogu, jagodowy. Tak, bo jagodowy ja najbardziej lubiłam. Kupiliśmy też sól, bo się kończy. I kupiliśmy twaróg półtłusty, to dla Pawła, bo Paweł lubi. I to tyle, to całe nasze zakupy i na to poszło 120 zł. Dziękuję bardzo. Nałożyłam sobie właśnie, skroiłam kaki, no bardzo słabe światło, ale zrobimy szybki test smaku dla was, kochani, bo powiedziałam, że tak zrobię, więc tak robię. Smak jest, kurczę, nie przypomina mi tak na szybko, może delikatnie nie melona, a mango. Jest pyszne. Jest pyszne. Bardzo się cieszę, że ta youtuberka, którą napiszecie w wiadomości, odkryła te owoce, puściła to w świat i dzięki temu ja również spróbowałam i... Game changer. Naprawdę. Pycha, musicie spróbować. A
po co to wszystko wyciągasz, kochanie? Bo muszę sobie wybrać jakiś aparat, który chcę. Patrz, w sumie to patrzcie, mój pierwszy cyfrowy aparat, który kupiłem sobie za pieniądze chyba z 18 albo ze złamanej ręki, już nie pamiętam. Mój Olympus. Mam jeszcze gdzieś zdjęcia na dysku. A to taka jedna półka, którą... Ej, a co zrobiłeś w głowę? Nie wiem. Czemu tu masz guza? Nie wiem. Sony Cybershot. Boże, jaka tu jest kolekcja. Obiecałem, że opróżnię jedną półkę z aparatami. Bo słuchajcie, tu szuflada. Tak, bo wy widzowie, kochani, nie wiecie. Znaczy się, wiecie ode mnie, że ja mam szaleństwo i wyrzucam różne rzeczy. Sprzedaję, oddaję i tak dalej. No i mam dużo takich miejsc jak to. Pustych po prostu. Więc tak, oddałam Pawełkowi. Stwierdziłam, że mi ta półka bardziej się przyda, ta mała. Na właśnie koce, które tam są tak powciskane. A jemu zdecydowanie bardziej przyda się moja szuflada. I tak, wymieniliśmy się. I Paweł właśnie... O Jezus. Potem opróżnię kolejną półkę z aparatów. Kolejną półkę z aparatów. Tak, jeszcze gdzieś są powtykane. Trzeba zrobić w końcu porządek. I tak to właśnie z nami jest, że ja się pozbywam, wyrzucam, a Paweł, widzicie, coraz więcej kupuje. Bo obiektywy bez osłony tutaj leżą. Dzień dobry, kochani. Troszkę nas zasypało. Mamy niedzielny poranek i po śniadanku tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby pójść na sanki. No, tak bym chciała. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jesteśmy chodzącymi bałwankami. Bo wyszliśmy na sanki. Trochę na siłę chłopaków wyciągnęłam. Kubuś był bardziej chętny, Paweł był bardzo niechętny, ale udało się z Greda wyciągnąć z domu i idziemy się bawić na śniegu. Trzymaj, Kuba. A jest, słuchajcie, Kuba. Która jest godzina, kochanie? 9:10? 9:30, a ty masz na twarzy Nutelle, czy mi się wydaje? No niemożliwe. Tak. Trzymaj, Kuba. Zaraz to załatwimy. Ale proszę, Kuba będzie czynił swoją powinność, bo bardzo lubi się bawić. Bardzo lubisz. Zaczynaj gdzie chcesz, byle żeby na mnie nie leciało. Random? Tam? Czy tam? Którą chcesz, działać? Tylko potrzebuję, żeby ktoś pomógł. Idę pomóc. Mam sanki! Udało się, mamy sanki. A myślałam, że pan z sankami, a to pan z wózkiem i odśnieża. Ale tak, lecimy. Piękne słońce w ogóle wyszło. Zobaczcie, jak jest cudownie. Jest cudownie, tak, pewnie widzicie odbicie telefonu na mnie. Ale jest niedziela, prawie nikt nie jeździ i wszyscy na nas patrzą jak na szaleńców, że o godzinie 9:30 jesteśmy na sankach. Ale to nic, tak właśnie powinno się żyć. I mieć taki uśmiech na twarz. O kurde. Dajemy radę. Najbardziej ten mały zadowolony. Zobaczcie, jaki uśmiech ma. Wybrał górkę, która jest dość daleko i będziemy się z Asią wymieniać po prostu. Ściągnięcie. Kochanie, powiedz jak się czujesz, jako wół napędowy. Właśnie mówię, że dobrze, że treningu dziś nie zrobiłam, bo to będzie całkiem spoko trening, wam powiem. Damy radę. Pierwszą wywrotkę. Słaby balans ciała, Kuba. Driftowóz. Ale ciężko tu idzie. A co ty powiesz? Leży. Druga wywrotka. Sanki muszę naprawić, reset. Patrz, one same jeżdżą lepiej niż z tobą. Wow. Wow. Ale drugą ją. Jeszcze jednego zakręć. O Jezus! Jezus, koniec! Koniec, proszę! O, wow.
A potem będzie, skąd ten siniak na nodze, mama? Uśmiechnięte bobo. Pierwszy zjazd. Gotowy? No nie, no pod kątem nie. Jesteś gotowy, jedziesz na wprost. Krzycz, uwaga! Poszedł. Wow. Kuba! Będziesz mokry! Zobaczcie, kto będzie zjeżdżał. Kuba, da radę zjechać? A co nie mam dać rady? O co ty do mnie mówisz? To ty ja byłam znanym saneczkowym potworem kiedyś. Jak się glebne, to się nie śmiejcie. Moje kolano! Ta saneczkowy potwór, chyba saneczkowy potwór wywracania się. Wiesz, że ja to uwieczniłem i teraz mama będzie montować film i wejdzie, że jesteś, mama jest saneczkowym potworem wywrotek się. Dobra, to teraz ty na brzuchu, tak? Tak. A potem ja, dobra. A potem my razem. Okej. Okay. Odważni jadą razem. Ciekawe, czy ten z tyłu spadnie, jak myślicie? czy Pablito spadnie? Obstawiamy. Spadnie czy nie spadnie? Wytarcie nosa na start. Tata, benzynę wydarł. Jedźcie! Powodzenia! Dawaj! Spadnie, nie spadnie, spadnie, nie spadnie, spadnie, nie spadnie. No, nie. Niestety nie spadł. Dawaj, Pablo. Wytarłeś benzynę? Żeby ci się nie podpalił nos. Jak to jest moja ciosenka? O Jezu. Nie wiem, coś tam, nie wiem. Dobra, Kubuś. Kuba, jadę. No, rozpędzaj tatę. Aha, tata sam. O! Co się chichrolisz? Mały, co się chichrolisz? O! Kojarzycie piosenkę na szczycie Grubsona? No właśnie. To jesteśmy na szczycie. O Jezus, dobra. Kubie trochę gorzej idzie, ale to nic. Nie przejmujmy się tym. Kuba już jest wykończony po paru zjazdach. Aniołka. Nie mam siły. Jeszcze trochę. Dawaj. Anioł, proszę bardzo. Wracamy, kochani. Spędziliśmy pół godzinki? Pół godzinki dobrej zabawy, może dłużej. Czasu. Było super, bardzo mi się podobało. A jak wam się podobało? Bo nasz syn jest wykończony. A, Kubuś poszedł spać. Także teraz jeszcze z spacerkiem sobie przejdziemy przez park i wracamy na pyszną kawusię i ciacho. A gdzie potem jedziemy? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja wiem. Znowu nie chcesz powiedzieć, ale tym razem wyłapałem, że mam nie mówić, że jedziemy na... Wiecie, że minęła godzina? Godzinę? Godzinę byliśmy, no. No, dojście. Bo o 9:30 startowaliśmy, jest 10:30. Kuba ulubione zajęcie. I jak coś, to jest to nasze auto. O, proszę bardzo. Uśmiech dla was. Nie uciekaj jak mi, dostaniesz. Au! Hej! Dwójka dzieci. Oglądam kolejny świąteczny film.
tym razem święta z obrazka. Coś takiego. Ale uwielbiam ten klimat. Słuchajcie, właśnie sobie zrobiłam obiadek, czyli ostatnio moje ulubione rucola z pomidorkami, z mozzarellą, tą białą kulką, a nie żółtym serem. Do tego skrojone trochę papryczki chili, czyli coś, co uwielbiam. I tak wiecie co, stwierdziłam, że kurczę, coś mi tu będzie za mało, bo ostatnio tak byłam głodna, mimo tego, że zjadłam i tak mówię, kurczę, fajnie by to pasowało na czosy. Ale że nie mam na czosów, tak, zapaszek się z Wami wita również, to stwierdziłam, że Pringles to również jest super opcja, te original, więc za chwilę sobie tak będę zajadać. Chłopacy sobie, Paweł drzemie. No mamy leniwą niedzielę, te niedziele u nas w domu zawsze staramy się, żeby były takie w 100% na chillu, na odpoczynku, na maksymalnej regeneracji przed znowu intensywnym tygodniem. No i tak, od rana, jak widzieliście, byliśmy na sankach i mieliśmy w planach jechać jeszcze na targi. Ale Paweł odpoczywa, także śpi. Kubuś w tej chwili sobie ogląda coś swojego, a ja stwierdziłam, że włączę sobie następny świąteczny film, który nazywa się Życzymy Wesołych Świąt. Ten poprzedni był taki sobie, a może dlatego, że pierwszy, który oglądałam, był dużo fajniejszy. I to był, kurczę, żeby znaleźć tamten film, czyli te święta jak z obrazka, tak sobie mi przypadły do gustu. A już szukam, żeby Wam powiedzieć. Przepis na romantyczne święta. Ten mi się bardzo podobał i to był pierwszy świąteczny film, który dziś obejrzałam. I naprawdę był świetny. Wczoraj oglądałam też bardzo fajny świąteczny film, czyli Świąteczny pensjonat. Też był ekstra i te dwa zdecydowanie Wam polecam. Ten święta jest z obrazka taki sobie. I teraz zobaczymy ten Życzymy Wam Wesołych Świąt, czy będzie tak samo fajny jak te dwa, które Wam polecam. Zamiany rodzinne? Tak. Nie, rodzinne zamiany. Oglądamy razem. Tak chcę. Właśnie tak chcę.